Rodzicom na złość, niech cię matka z domu wygania, niech cię fryzjer z nożyczkami gania, lecz czy nie, nie, nie chodź do fryzjera za nic. Niech się z ciebie całe miasto śmieje, lud na stole w piwna i aleje, niech cię każdy wskazuje palcami, idzie bitnik z długimi włosami, lecz ty nie, nie, nie chodź do fryzjera za nic. Niech się z ciebie sam wyraj to śmieje, bo na starość sam chłopak usieje. Niech cię cała policja gania, niech cię kelner z kawiarni wygania, lecz ty nie, nie, nie chodź do fryzjera za nic. Lecz z ojcem przeszłem do fryzjera, zaraz bierze mnie jasna cholera. To z trzeźwiami blady się zrobiłeś, chwilę potem na rybkę zrobiłeś, bo ja nie, nie, nie chcę do fryzjera za nic. Bo ja nie, nie, nie chcę do fryzjera za nic. Thank you.
Dwa lata czekać musiałem, aż mi nie wstyd. Dwa lata to bardzo dużo czasu. Tyle musiałem odczekać, aż on minie. Tyle przeżyłem z nim jak z kotem w szarym za koszulą. Aż minął, zniknął, przepadł na zawsze. I teraz mogę powiedzieć wszystko, jak było. Pogrzebać kota wszawego, tak jak w dzieciństwie pogrzebałem jednego. Pod wysokim płotem z szarych od deszczu desek. Dziś tak samo chcę ładne grzebanie odprawić. Na organkach grać już dobrze potrafię. Od tego grania zaczęła się przecież moja sprawa z Anką. Pan powinien grać w radio. Albo w telewizji. Tylko, że tam są zakłócenia. To by wartość straciło. Skąd pan jest? Z Łodzi. Z Łodzi, a z Warszawy? Ja też właściwie z Warszawy, bo urodziłem się w Warszawie, ale mieszkam w Łodzi. Dużo warszawiaków tak mieszka od wojny. No to niech mi pan coś zagra. Strasznie pan fałszuje. Ja nigdy nie fałszuję. Tylko teraz mi jakoś nie idzie. Mam do pana prośbę. To właściwie nic wielkiego, ale strasznie przeszkadza. W moim rowerze przerzutka nawala. Próbowałam sama, ale wie pan, do tego potrzeba mężczyzny. Można przypalić? Podpuściliśmy ich na jakie... No, tak jak do tego chłopaka. I dopiero. A oni zglupieli, bo cały czas szli i pruli się pi po lesie. Ale nie wiedzieli, że my jesteśmy na drzewach. Przede mną na jakieś 7-8 metrów był gefreiter. Taki wysoki blondyn. Potem go oglądałem. Dostał w szyję tu gdzieś. I od razu mu taka gula nabrzmiała. A potem krew trysnęła jak ze szlauchu. I na twarzy w ogóle nie było żadnego bólu. Nic. Tylko zdziwienie. Tak go widziałem, jak teraz was. Zupełnie wtedy zgłupieli. Ich lejtnant krzyczał fore decum. Ale gdzie oni się mieli kryć? Jak my do nich z góry prujemy? Narąbaliśmy ich wtedy 68. Toście mieli szczęście wtedy. Ja pamiętam, jak oni naszych narąbali. W lasach zamojskich. W
było to w 43 na jesieni. Już trzecia? Idziemy dalej. Ja nie idę, poczekam, aż się trochę ochłodzi. Obiadu nie dostaniemy. W restauracji potem będzie tłok. No to chodźmy od razu, zajmiemy miejsce i zjemy wcześniej. Potem znów będą tak jak wczoraj, tylko schabowe. A na moją wątrobę to śmierć. No to zbierajmy się. A po obiedzie zobaczymy resztę. To jest właśnie dawna kwatera Hitlera. Tak zwana Wolfschanze. Kwatera ta składała się z budynków mieszkalnych, schronów żelazobetonowych, magazynów i garaży. Cały ten teren otoczony był pasem pól minowych, długim na 10 km, a szerokim na 150 do 250 metrów. Typy min były różne i na każdym odcinku zakładane innym kodem. Wszystkie drogi prowadzące tutaj były zaminowane. Pas pól minowych składał się z pasa min przeciwczołgowych i przeciwpiechotnych. Były też miny tak zwane piętrowe. Jedna zakopana płytko, połączona cienkim drucikiem z drugą, która zakopana była głębiej. Jak się tym wierzchnią wyjmowało, to ta druga wybuchała. W ten sposób zostało zabitych przy rozminowywaniu dwóch saperów odrodzonego Wojska Polskiego, a dwóch zostało rannych. To, co tutaj widzimy, te gruzy, to były bunkry. Jakie to były bunkry, to wystarczy powiedzieć, że sama grubość sufitu wynosiła 10 metrów, a ściany miały grubość od 5 do 8 metrów. Wszystkie obiekty, a także drogi i tory kolejowe były zamaskowane siatkami, pionowymi i poziomymi, wykonanymi z cienkiego drutu, z wplecionymi weń liśćmi z masy plastycznej, zupełnie odpornymi na ogień i temperaturę. Nawet farba od ognia nie schodziła. Pan wie, że tutaj, tylko na wschodniej stronie, było w ziemi 21 707 min? Skąd pan wie, że tyle było tych min? Liczył pan? Nie wszystkie, bo tu było kilka jednostek saperów. Ale te, co moja jednostka znalazła, to liczyłem. Od 51 do listopada 55 tośmy tu znaleźli, znaczy się wszystkie jednostki, 54 288 min różnego typu. 54 tysiące, 4 lata, to po 12, nie, 13 500 rocznie, czyli jakieś 1100 miesięcznie. To na dzień wypadnie coś koło 40 min, 36. Niezła robota. To stąd? Przy rozbrajaniu miny. Nie, to kolega rozbrajał. Ja byłem od niego jakieś 10 metrów. Pan kupi parę. Tu są zdjęcia z tych pól minowych też. No. Thank you.
Mam tylko jedną fajkę. Musimy wpaść do spółki. Fajka pokoju. Fajka pokoju. Fajka pokoju. Ale błysnąłem dowcipem. Jak kretyn. No? Co? Nic. To pani ma jeszcze fajki? A dlaczego pani mówi, że to ostatnia? Jak dziewczyna chce palić jedną fajkę do spółki z chłopcem, to znaczy, że chce, żeby ją pocałował. Nie wiedział pan o tym? Ale pan ma intuicję. Jak słoń. No idzie pan? Dokąd? Nad jezioro. No. Dziwny pan jest. Dlaczego? Taki jakiś nienowoczesny. Nie jak inni mężczyźni. Dużo pani zna tych innych? Musiałabym policzyć. Może mi pan coś opowie? O czym? Chociażby o sobie. Ale co? Życiorys? Nie, życiorysu nie, ale jak pan tu trafił? Albo co pan robi, albo co pan będzie robił, albo jeszcze coś. Trafiłem tu zwyczajnie, na rowerze. 500 kilometrów machnąłem w 3 dni. A pani wie, co to jest 500 kilosów, jak się jedzie samemu? A jak jeszcze deszcz wypadnie? Do jazdy w deszczu trzeba mieć technikę i znać kilka podstawowych praw fizycznych, przyczepność. Nie ma pan ciekawszego tematu? Myślałem, że jak pani jeździ na rowerze... To co, jeżdżę i to wystarczy, żeby jeszcze o tym mówić? W takim razie o czym? To już pan powinien wiedzieć. Pytała pani, co robię. Uczę się. A co będę robił? Nie wiem. W każdym razie, wszystko, co będę robił dobrze. To świetnie. To niech pan teraz dobrze śpi. Może pan już iść, do domu sama trafię. Jak to przecież? Przeszliśmy razem. Ale przyjechaliśmy osobno. Dobranoc. Dobranoc. Dlaczego ja od razu tego pierwszego dnia nie pojechałem dalej? Może pan już iść, do domu sama trafię. Jak to przecież? Przeszliśmy razem. Ale przyjechaliśmy osobno. Dobranoc. Dobranoc. Dlaczego ja wtedy nie odjechałem? Idę na obiad. Jak pan chce, to może pan iść ze mną. Tak nie wolno zostawiać roweru. Ukradną. Jakbym spiął ramy,
Mogliby przed nie koła gwizdnąć. Parę sekund i ani śladu. Mnie to już raz spotkało. Zdrowie. Właściwie możemy sobie mówić po imieniu, bo za naprawę roweru i tak nie zapłacę. Anka. Waldek. Długo ty będziesz? Ja wiem, pogody nie ma. Może by lepiej gdzieś jechać, zobaczyć coś. A co tu można zobaczyć? Nudno. Może są jakieś zabytki? Wątpię, skąd tu zabytki. Ja do dziś mam domek. Forsa mi się kończy. Chcesz, to ci pożyczę. Jeżeli możesz. Na razie mogę. Fajno, dziękuję. Kto tu zamawiał schabowe? My. Proszę pana, myśmy zamawiali przecie ten kotlet. To ja już nie wiem. Niech się panie pogodzą. Dlaczego to zrobiłaś? To oddaj tego kotleta i czekaj 2 godziny, aż ci kelner poda następny. Przecież ja się jej po prostu bałem. Po prostu się jej bałem. Dlatego mi się wtedy w stodole to przydarzyło. Jak chcesz. Odwróć się. Czego się gapisz? W zeszłym roku o tej porze też tu było tak ładnie. Byłaś tu, w tej miejscowości? Tu nie, ale też na Mazurach. Sama? Oczywiście, że nie. Co to był za chłopak? Nieciekawy. To dlaczego z nim byłaś? Myślałam, że będzie ciekawy. A jak przyszło to do czego, to okazał się zupełnie nudny. W tym najważniejszym momencie, wiesz. Było tak nudno, że myślałam o egzaminie z matematyki. Już późno. Idziesz? Muszę jeszcze rowery sprawdzić. Jutro zdążysz. To się wyjazd opóźni. Jak chcesz, ja idę się położyć. Dlaczego cię tak długo nie było? Długo? Wypaliłem tylko papierosa. Już mi się spać zechciało. To śpi. Ja muszę jeszcze rowery sprawdzić. To jeszcze nie sprawdziłeś? No kiedy? Zresztą muszę wziąć klucze z plecaka. Jutro zdążysz. Wstaniesz wcześnie rano. Myślałam, że będzie ciekawy. A jak przyszło to do czego, to okazał się zupełnie nudny. W tym najważniejszym momencie, wiesz. Było tak nudno, że myślałam o egzaminie z matematyki. A jak przyszło to do czego, to okazał się zupełnie nudny. W tym najważniejszym momencie, wiesz. Było tak nudno, że myślałam o egzaminie z matematyki. Pójdę obejrzeć te rowery. Jak chcesz. Odwróć się. Czego się gapisz?
panie, dlaczego pan nie stoi w kolejce? Tak nie można. Panie, słyszy pan? Tu starsze kobiety stoją. Taki młody, a pcha się bez kolejki. Panie! Stanie pan w kolejce, czy mam pana ustawić? To jest inwalida, proszę pana. Inwalida na rękę może stać w kolejce. Jakby nie miał nogi, to inwalida. Co innego? Po pijaku gdzieś lapę wsadził, oberwało mu, a teraz sobie dorabia. Jak coś atrakcyjnego, to dla innych bez kolejki kupuje. Ja zaraz wrócę. Przepraszam panią, co pani kupić? Skąd pan wie, że chce coś kupić? A nie chce pani? Chcę. Piwo. Gdzie pani będzie? Za bunkrem Hitlera, ale z drugiej strony. Nie od tej, gdzie jest kierunek zwiedzenia, tylko z przeciwnej. Tam jest taki rozwalony bunkier. Dobra. Najdalej za 10 minut przyjdę. Tylko niech pani nie ucieknie. Dziękuję. A gdzie ten inwalida? Poszedł. Wygryźli. To, co tutaj widziałem, proszę, wycieczki, to Wolscheisse, czyli główna kwatera tego, no jak on tam się nazywał, Hitlera. Ta kwatera przed wojną nie wyglądała jak teraz, bo bunkry były całe, doskonałe i miały go obronić przed bombami. Co, proszę, wycieczki było lipą, bo wystarczyłaby jedna mała atomówka, nie mówiąc nic o wodorówce, a żeby unicztorzyć całe Wolscheisse razem z Hitlerem i jego SS-manami. Te, przewodnik, wtedy jeszcze nie było atomówek ani wodorówek, bo to był okres zacofania technicznego. No jasne, ty nie jesteś przewodnik, tylko półprzewodnik. Tranzystor, jak pragnę zdrowia. Ale spuścił rakietę. Tranzystor to nie jest półprzewodnik. No pewno. Co to za blizny? Popełniałam samobójstwo. Dla kogo? Dla męża. Przepraszam pana. Nie widział pan tu dziewczyny? Taka brunetka w dżinsach i granatowym sweterku. Była tutaj, siedziała. Ale przyszli po nią i poszła. A co? Podrywa pan, co? O rany. Piwo, odstąp pan butelkę. Nie mogę. Prosiła mnie, żebym dla niej kupił. Ale panie, ona już nie wróci. Ona była z jakiejś wycieczki. Ten facet, co po nią przyszedł, powiedział, że niedługo odjeżdżają. Ale bunkry tutaj, co? A te ściany to chyba do 5 metrów będą miały. 5 do 8, a stropy 10. Cholera. Tyle cementu. Ile by domu z tego zbudował? Panie, ile pieniędzy ludzie wydają na zabijanie? Żeby połowa z tego na leczenie szła. No przecież buduje się szpitale. No i co z tego? Panie, tam taka ciasnota, że na korytarzach ludzie leżą. Ja znam szpitale. Pół roku temu żona mi umarła. 2 miesiące umierała. Panie, co ja nie robiłem?
lekarstwa, jakie tylko były. Z PKO, za dolary. I ciągle krew. Umarła 28 listopada o 7:12 wieczorem. Nie życzę panu, żeby pan kiedyś śmierć widział. Widziałem. Moja babka umarła na raka. Jurek, jeszcze nie zrobiłeś tego koła? Przyniosłam ci piwo. Ten pan odstąpił mi butelkę. To moja narzeczona. W którą stronę poszła ta dziewczyna? W stronę parkingu. Służę pani. Dziękuję. To jednak pan kupił. A myślała pani, że nie kupię? Tak myślałam, ale czekałam tam za bunkrem. Tylko niedługo, bo zaraz po mnie przyszli. Zaraz odjeżdżamy. Przepraszam, że pan miał tyle kłopotu. Żaden kłopot. Zresztą dla takiej ładnej dziewczyny. Jak pani na imię? Marta. Przepraszam. Jacek! O, skąd to masz? Kolega stał akurat w kolejce, więc go poprosiłam. Daj pieniądze. Są w lewej kieszeni. Balduś. Dziecko, idź, bo się spóźnisz. Ja tu sama poleżę. Baldek, jeszcze tu jesteś? Leć, bo się spóźnisz. Jak się będziesz spóźniał, to dostaniesz gówno, nie rower. Idź zawijać rogale. Mam do pana prośbę. To właściwie nic wielkiego, ale strasznie przeszkadza. W moim rowerze przerzutka nawala. Próbowałam sama, ale wie pan, do tego potrzeba mężczyzny. Właściwie możemy sobie mówić po imieniu, bo za naprawę roweru i tak nie zapłacę. Otwórz kutkę. Nie potrafię. Bo na to nie ma mocnych. No, teraz możemy jechać. Dokąd? Gdzie chcesz? Na Giżycka. Ładny wóz. Thank you.
rakiety przyjechałaś? Słuchaj, robimy balet dzisiaj. Myśmy w zeszłym tygodniu szwedzkę zalizyli. Taka była. Lawo jest, dziaczki się sypią, brzany biorą. Pokój mamy, klasa, musisz koniecznie zobaczyć. Lena, jestem Szwedem, rudy jak nieszczęście, ale samochód ma. Słuchaj, wiesz co, bomba. Robert się żeni. Z kim? Normalka. Z Brigidą. To kariera może nie iść do pracy. Coś ty oszalała, jej stary goły ledwo 5000 miesięcznie wyciąga. Wieczory i noce są bardzo fajne. Ragtime gra. Popatrz, co mi wapniak przywiózł. O rany, a mój stary przywiózł NSU. Wiesz, prędzej śpią. Słuchaj, już nie wiedziałaś, miał wyjechać do Francji. Już wyjechał, pisał do Danki z Paryża. A bo we w Jugosławii. Stefan Rzymie wraca przez Wiedeń. Lolo, Cizio, klik. A co dalej? Szaleje, ale ona robi go w lewo. Baletuje teraz wujkę. Są w Zakopanym. W Sopocie w lipcu razem żeśmy biesiadowali, nie? Ale tu dużo towaru. W przyszłym roku trzeba chyba wózkiem podskoczyć. Anka, jak twoje nogi poprawiły się? Jak rany, że się poprawiły, znaczy Bolo miał rację, nie? Wyglądasz, bomba, tylko włosy zmień. Słuchaj, są tu z telewizji, musisz do nich podskoczyć. Trujesz. Słabo, dziś wieczorem będą. No. Właśnie, przyjdź koniecznie. Sama przyjechałaś czy z kimś? No. Z kolegą. A. Cześć. Cześć. Miałem taki rower tylko francuski. Elliot z przerzutką i piastami Brantona. Najlepsze na świecie. Jeździł pan może w klubie? Kto ja? Nie. Jak miałem 13 lat, stary mi kupił tylko... Tylko zaraz zamieniłem na magneto. Jakie magneto? Magnetofon. Reporterski Philips, proszę ciebie. No jak bomba, bracie. Cztery ścieżki. Ten no, mikrofon podsłuchowy z przystawką. Najlepsze jak. No to co? Spotykamy się o 7? Mhm. Robimy małe party. Bye. Bye. Na razie. Masz taką minę? Ja? Jaką? Przecież to są smarkacze, rozumiesz? I nic poza tym. Zachowują się, jakby byli milionerami. Bo są. A ty myślałeś, że u nas nie ma milionerów? Ojciec Andrzeja robi jakąś galanterię metalową na eksport. Ma obroty przeszło 1 000 000 miesięcznie. Dwie wille, basen z niebieskich kafelków. Mercedesa, dwa Volkswageny, dolary, ojciec Maćka robi jakieś zabawki z polietylenu. Też jestem o niego spokojna. Najbiedniejszy jest Jurek. Ma rodzinę w Stanach, przesyłają miesięcznie 300 dolarów na PKO. Po 80 zł, 24 tysiące miesięcznie. Można związać koniec z końcem, jak mówi mój ojczym. I poszliśmy w niewolę do tych durniów, mówiących Elliot i Magneto takim tonem, jakim tłusty człowiek mówi chleb i woda. Jeszcze jedna noc.
gorąco. Zostaw, nie rozbierasz się. Oszalałeś? Dlaczego? Bo nie. Nie muszą cię wszyscy oglądać. Mój stary też ma Mercedesa. Ale 190. Lena też się rozbija z tym Szwedem Mercedesem. Ale 220S, stary, a to jest 300SE. Ładny wóz. Może panią podwieźć? Nie, dziękujemy. I to był mój błąd, że nie poznałem wtedy z jej twarzy, co myślała, czego pragnęła, czym była. To był mój błąd, bo trzeba było wtedy pobiec do komórki, mój rower od jej roweru oddzielić i odjechać. Albo jeszcze przedtem uciec, po spotkaniu tych milionerów. Albo wtedy nad jeziorem, jak pierwszy raz podeszła, powiedzieć, odwal się, laleczko. Dlaczego ja wtedy tego nie zrobiłem? Wiesz, jak się nazywa ta wyspa? Wyspa miłości.
Co druga wyspa się tak nazywa? Nie zimno ci? Trochę. Chodźmy tam dalej, tu wieje od wody. Będzie zacisznie. Chodź. Stań, bo się przeziębisz. To zatrzyj mi plecy. Nie tak mocno. Delikatnie. Tobie też jest zimno. Ty jesteś inny, ale ja też. Inaczej, ale też. Przecież ty nie umiesz, dzieciaku. Smacznego. Widzę, Anka, że nie tracisz czasu. Nie wygłupiaj się. Nie krępujcie się, my będziemy w sąsiednim pokoju. Nie przejmuj się, oni już sobie poszli. Oni tam są. Słyszysz? Nie wstyd ci. Pomyślałam, że będzie ciekawy. A jak przyszło to do czego, to okazał się zupełnie nudny. Anka, zaczekaj! Anka! Co robisz? Zjedź na prawo! Zjedź, mówię ci, bo będzie wypadek! Anka! Zjedź na prawo, słyszysz? Zjedź na prawo! Anka! Jak jeździsz, gówniarzu? Jak jeździsz, gówniarzu? Spać mi się chce.
Naucz się zasad ruchu drogowego, a potem dopiero możesz spać. Ty mnie będziesz oskazywał, idioto? Za głupi jesteś na to? Uspokój się. Dureń! Cymbał, cham! Zbij mnie! Ty cham jest skończony! Zbij mnie! Uderzyłaś się, jak zleciałaś z roweru. To ci wystarczy. Gdyby to był samochód, już byś nie żyła. Zbij mnie! Słyszysz? Zbij mnie! Dlaczego mnie nie uderzyłeś? Bo nie. Nigdy nie uderzę żadnej kobiety. To nie przeciwnik. Głupiec! Skończony głupiec! Głupiec! Skończony głupiec! Głupiec! Skończony głupiec! Idę! Pilnuj roweru! Twój rower zostaje! Dziękuję. Gdzie masz wentyl? Zobacz w pojemniku pod siodełkiem, ale chyba nie mam. Po co ty właściwie jeździsz na rowerze? Nogi. Muszę jeździć, żeby nogi poprawić. Jak to poprawić? No zwyczajnie. Jedna cięższa od drugiej. Która? Lewa. Nie, zaraz. Prawa. No zdecyduj się, bo nie widzę różnicy. W lustrze widziałam wyraźnie. Zresztą wszyscy mi mówili. Znajomy lekarz radził cały sezon jeździć na rowerze. Zresztą może już się wyrównało? To ten sam, którego widzieliśmy w Giżycku. Ma dobry wóz. No jak tam? Skończyłeś? Już kończę. Skręcamy. Jedziemy prosto. Oszalałaś? Na Węgorzewo tędy. Ale ja chcę do Kęczyna. Kiedy tam nie ma jezior? Cholera wie, co to za miasto. Skręcę. To ty skręcaj, ja jadę prosto. Mnie tam wszystko jedno. Ja mogę jechać do Kęczyna. Węgorzewo znam, a Kęczyna nie. Może jest tam coś ciekawego? Może.
Ładny wóz. Anka! Dokąd jedziesz? No przecież jedziemy do Kętrzyna! Facet ma wóz i garniturek na medal. Jeździ sobie po Polsce sam, wypoczęty i świeży. Cwaniak jakiś pewnie. Skąd wiesz? Może uczciwie pracuje. A zresztą cwaniak to też praca. Nie każdy może być cwaniakiem. Nie każdy. Ale ci twoi kumple z Giżycka to na pewno są. Urodzili się z tym. Nie masz racji. Oni za to mają. Jedzą, piją, byczą się dniami i nocami. A za czyje pieniądze? Za swoje? To, że mieli szczęście urodzić się u zamożnych rodziców, to nie świadczy. Puszą się, jakby świat do nich należał. A dlaczego? Jakim prawem? A jakim prawem ty ich krytykujesz? Takim prawem, że za wszystko, co w życiu mam, za ten rower, za tą koszulę i za ten chleb, co zjadam, zapłaciłem uczciwie. Od dziecka. Jak nie pracą, to upokorzeniem. A te cymbały uważają tylko, żeby nie spocić się, nie zabrudzić przy uczciwej robocie. Ćwiczą się w sztuce, robiąc wszystkich frajerów. Jedynym ich pragnieniem jest, żeby wszyscy dookoła nagle oślepli, ogłuchli, stali się kulawi, obdarci i głodni. Łatwi do zaskoczenia, do wyśmiania, do zrobienia na szaro, w konia, na wydrę. Może masz rację, ale nie będę się z tobą spierać. Ale co to ma wspólnego z Niemcem? On jest zupełnie inny. Może inny, a może taki sam. Na pewno nie taki sam. Skąd wiesz? Wiem. Ale skąd? Bo tamci to pętaki, gówniarze. A on prawdziwy mężczyzna. Tam. Stary dziad i tyle. Zresztą może on uczciwie pracuje. Słyszałem, że tam na zachodzie trzeba dobrze pracować. Z pracy też łatwiej wylecieć, bo bezrobotni są i tylko czekają. Sprawdzają co do minuty, odtrącają zarobek. U nas jest łatwiej pod tym względem. Nie tu, to tam na swoje zawsze się wyjdzie. Zresztą wiesz chyba sama. Pracują twoi, nie? Co robią twoi rodzice? Masz brata albo siostrę? No mów, co ci zależy? Wstydzisz się może? Nie łam się. Ja ci tyle o sobie opowiedziałem. Przestań. Daj spokój. Później ci powiem. Chodź tu. Słuchaj, czy dużo dziewczyn? Trzy. Trzy? Tylko trzy? Och. Mój kochany. Mój cudowny. Och, jak cię kocham.
Nie masz pojęcia jak. I wtedy nagle jasno i wyraźnie zobaczyłem w głowie te słowa. To jest szczęście. Zobaczyłem te słowa, jakby neony krwawe i złote rozpaliły się najmocniej ze wszystkich ogni świata. Mocniej od słońca i piorunu. To jest szczęście. To właśnie jest to. Jestem szczęśliwy. Huczało mi w głowie to poczucie szczęścia. Pierwsze i jedyne w życiu. Bo odtąd już się to nie zdarzyło nigdy. Dobre jest życie, myślałem. A właściwie widziałem świetliste moje myślenie. Dobrze jest żyć. Ach, jak dobrze. Żadna śmierć tego nie zetrze, nie zniszczy, nie odbierze. Teraz śmierć nie jest groźna. Nic nie jest groźne. Nawet śmierć. Postawimy rowery i dołączymy się do jakiejś wycieczki. Pokażę wam największe bunkry na świecie. Czy wiecie, co to są bunkry? Nie! Kto nie wie, niech się przypatrzy, to właśnie to, co widać. Bunkrów jest 200, mają ściany 8 metrów grube, a stropy 10. Na dachach, jak widzicie, drzewa rozmaite rosną, ziemi tam specjalnie narzucano i trawa tam rośnie i krzaki. Po co to wszystko, wyjaśnimy sobie później. Idziemy dalej. Ta siatka, co tu wisi, ma drobne listeczki. Z czego są te listeczki? Z masy. Na wszystkich bunkrach była taka siatka. To się nazywa pozoracja, czyli udawanie. Niemcy chcieli udać, że tu nic nie ma, tylko dziki las. Jak lotnik nadleci, żeby widział zielono i nic więcej las. I faktycznie żaden lotnik nic nie zauważył. Myślał, że tu nic nie ma, ale mylił się, jak widzimy, bo to było coś bardzo ważnego, tu Hitler był. Ej, wy tam! Za wypadki nie odpowiadam. Wy na pewno wiecie, kto to był Hitler. Na pewno nie jednemu z was Hitler tatusia zabił albo mamusię. No rzecz jasna, nie robił tego sam, tylko jego wojsko. Gestapo i SS. Co on mówi? Przecież te dzieciaki mają po 12 lat. Jakby im Hitler ojca albo matkę zabił, to by ich nie było. Urodzili się ładne parę lat po wojnie. Jasne. Ale on chyba od końca wojny tak mówi. Pewnie jeszcze do przedwojennych tak mówi, żeby wzruszyć. Rutynę złapał. I nie widzi, że czasy się zmieniły. To była cała kwatera tego mordercy Hitlera. Tu kiedyś Hitler był, a teraz my jesteśmy. Ale kiedyś, kiedy Hitler tu był, nie moglibyśmy tu być bezkarnie, bo zaraz by nas złapali i zabili, bo by myśleli, że chcemy coś wyszpiegować. Dlatego Niemcy podzielili cały teren na sektory. Czy wiecie, co to sektory? Wiemy! No? To takie nożyce do obcinania krzaków. Nie, to sekatory, a sektory to części. Zrozumiano? Tak! Każdy sektor był ogrodzony i miał osobną wartę. Było 4 sektory. Ile było sektorów? 4! Bardzo ładnie. Kto przyjeżdżał tu? Oprócz Hitlera, rzecz jasna, tylko na godzinę mógł dostać przepustkę i tylko do jednego sektora. Kogo złapano w innym sektorze, szpieg. Oprócz tego odbierano mu broń.
pistolet czy rewolwer, co miał przy sobie. Ale to nie koniec na tym. Jeszcze prowadzono go do rentgena. Pewno nie wiecie, co to rentgen. Wiemy! Co roku w szkole, co rok do przyświetlenia chodzimy. No i co, płucka w porządku, bardzo ładnie. Jasne. Jeden był u nas gruźnik, ale wykorkował. Bardzo ładnie, więc Niemcy każdego prześwietlali, czy nie schował gdzieś jakiejś broni, bo w prześwietleniu nic się nie ukryje. No tylko gnaty widać, ja widziałem u niego. Ty masz jeszcze gorszy, ja też widziałem. Spokój! Ty masz jeszcze gorszy. Załoga liczyła 4000 ludzi. Ile liczyła załoga? 4000 ludzi! Dobrze. Wszystko, co widzicie, budowało 100 000 ludzi. Nie z dobra woli, lecz z musu. Bo ci ludzie to byli więźniowie Hitlera. Nie dawano im jeść i padali przy pracy z głodu. Więc żeby nie robić sobie kłopotu, Niemcy strzelali do nich. Te szosy, co tu widzimy, budowali więźniowie. O tu widzimy ślady więźniów, co budowali tę drogę i ślady rowerowe SS-mana. Jakbyśmy odgrzebali na przykład taką linię telefoniczną, co szła stąd do samego Berlina, cały czas 2 metry pod ziemią, to byśmy odkryli szkielety ludzkie. Kto wie, czy w tej chwili nie stoimy na szkieletach ludzkich? Nikt nie wie. Czy ktoś z was widział szkielet ludzki? Ja widziałam, w książce doktorskiej. A ja w szkole, w gabinecie przyrodniczym, z każdego człowieka można zrobić coś takiego. Pan mówił, że tylko trzeba mięso z kości usunąć. Mięso z kości to najlepiej w mrowisku odchodzi. Mrówki wszystko zeżrą. Zamiast tych ludzi sprowadzano innych. A jak ktoś pracował długo i mógł się zorientować, do czego ta budowla służy, to albo go zabijali natychmiast, tu na miejscu, albo posyłali do obozu. Idziemy dalej. Słyszeliście pewno o obozach. Oświęcim, Majdanek i tak dalej. Za takim człowiekiem szedł rozkaz. Albo go natychmiast zabijać, albo skierować do krematorium. To taki piec, w którym pali się ludzi. Ojej, to musi boleć. No, żywych nie palili, tylko same trupy, ale zawsze nieprzyjemnie, prawda? Prawda. A wy byście tak nie chcieli, prawda? Prawda. A ja bym chciał. Chciałbyś naprawdę? Zastanów się. Jasne, żebym chciał. A dlaczego byś chciał? A bo mi się podoba. Nie zwracajcie uwagi na niego, dzieci. Nie myślcie jak on, bo to prowadzi do faszyzmu. Opowiem wam jeszcze o jednej perfidii Hitlera. Otóż kiedy zaczął on dostawać w kości, jak to się mówi, od wschodu do zachodu, to jego generałowie postanowili przeprowadzić na niego zamach. Więc przyjechał z Berlina na konferencję wysoki oficer. Nazwiska nie potrzebuję wam mówić, bo co to was obchodzi? I tak zapomnicie. Von Stauffenberg. Zgadza się, ale i tak zapomną. Więc ten oficer przywiózł z sobą w teczce bombę zegarową. To zebranie odbywało się tu, w domku myśliwskim. Tu, gdzie teraz stoimy. W tym samym miejscu i postawił tę teczkę na półce koło Hitlera, a sam wyszedł niby za swoją potrzebą. I wtedy, jakby bomba wybuchła, wszystko byłoby dobrze, Hitlera diabli by wzięli. Ale jeden oficer zdenerwował się, bo mu teczka przeszkadzała, wziął ją i przestawił drugi kąt sali. Wtedy bomba wybuchła, ale nie zabiła Hitlera, tylko go ogłuszyła i wróciła przez okno tu na to drzewo, które widzicie. To drzewo było wtedy małe, bo to było wtedy, kiedy was na świecie nie było. Hitler żył, tylko mu się spodnie na tyłku podarły. Wtedy Hitler się wściekł, zadzwonił do Berlina i kazał wszystkich generałów polapać i zawieźć do rzeźni i powiesić na hakach do mięsa. Na pewno żeście takie haki widzieli w sklepie rzeźniczym. Ja widziałam. To bardzo ładnie. I tak się stało. Powiesił wszystkich generałów na hakach do mięsa i męczyli się dotąd, dokąd nie umarli. A potem na drugi dzień Hitler ze swoimi ludźmi siedział tu, obok w kinie, i oglądał ten film, bo to wieszanie filmowano cały czas. Proszę pana, gdzie ten film wyświetlają? Nigdzie, bo to sekretny film. A ciebie by i tak nie wpuścili, bo to jest od 18 lat. He, co pan mówi, ja na każdy film wejdę. To bardzo nieładnie. Poza tym wszystkie rodziny i wszystkich znajomych tych buntowników zabito. Uczeni obliczają, że z tego powodu zginęło 7000 ludzi. Wasze miasteczko na pewno tyle nie liczy. Liczy, no to bardzo ładnie. Ale największa perfidia wyszła z Hitlera wtedy, idźmy dalej, kiedy wyleciał przez okno w tych swoich podartych gaciach. Otóż zauważył to pewien młody SS-man
i podbieg do Hitlera, szybko, szybko za mną, żeby go podnieść i otrzepać. Hitler, jak doszedł do siebie, zaraz go kazał rozstrzelać. Wstydził się, że ktoś go widział w podartych spodniach. Jedziemy. Oszalałeś? To jest hotel nad restauracją. Weźmiemy sobie pokój, przynocujemy do jutra. To jest ciekawie. Poza tym chmurzy się, może być deszcz. Ale! My lepiej żyjemy niż niejedno małżeństwo. Razem mieszkamy i razem urlop spędzamy, to teraz razem spać nie wolno. Ha. To dlaczego pan się nie ożeni? A jak ja nie chcę się ożenić, to co? I tak nam dobrze razem, nie? Już mówiłam i dyskusja zbędna. Tylko małżeństwo ma prawo mieszkać razem. Ha. Dla nas państwo są dla siebie obcy. I razem to byłby nierząd. Nierząd jak pragnę. To ja wezmę pokój z tą panią, a pan z tym panem. Panie, to pańska ta rezolutna? Jak pańska? No, pańska kobieta? Tak. To wiesz pan co? Teraz pięknie trali-lali, a wieczorem po cichutku pan do swojej, a moja do mnie. I tak ich wykołujemy, służbistów, psia ich twarz. Ten Buras już z tobą rozmawiał? Jaki Buras? Nie udawaj frajera. Kto przychodzi? Ja do ciebie. Przestań, i tak jesteś ładna. Ładna to dla mnie za mało. Według mnie to kobieta nawet specjalnie ładna nie musi być. Byle miała dobry charakter i przede wszystkim zawód. To najważniejsze. Mało od życia wymagasz. Ładna kobieta z zawodem ledwie zdobywa samodzielność. Dopiero kobieta piękna z zawodem robi karierę. Chcesz być piękna? Chcę zrobić karierę. Po co? Mama mnie tak nauczyła. A mama zrobiła karierę? W pewnym sensie tak. W jakim? Stać się na wiele rzeczy. Na jakie? Na własne mieszkanie, samochód, na wychowanie mnie. A ojciec? A twój ojciec? Co ojciec? Nie pomaga? Nie pracuje? A tam ojciec. Dureń. Dureń? Jak ty mówisz? Dlaczego? Nie żyje z matką.
No, nigdy nie wiadomo. Wiadomo. Odszedł, bo chciał mieć dziecko, a matka była w obozie, tam je wszystko ze środka wyjęli. Nie mogła mieć. Pobrali się i zaraz potem wybuchła wojna. Postanowili, że dziecko zrobią po wojnie. A tymczasem matkę Niemcy wzięli do obozu. Zrobili na niej doświadczenie. Wróciła z pustym brzuchem. Już nie mogli mieć dziecka. Jan po paru latach zwinął żagle. To ty skąd się wzięłaś? Znikąd. Żebym to ja wiedziała skąd. Znaleźli mnie gdzieś. Adoptowali. Nawet nie wiem, czy mam tyle lat, co mam. Może więcej. Może mniej. Więcej. Czuję to, że więcej. Jestem dużo starsza od ciebie, chłopczyku. Dużo bardziej doświadczona. O czym myślisz? O tym wszystkim. Tutaj. Przepraszam. Tortura, wolę nie jeść 3 dni. Proszę pani. Straszny tłok, prawda? Proszę bardzo, jestem sam. Państwo na pewno głodni. Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście umieram z głodu. Czy pan jest Polakiem? Nie, jestem Niemcem. Mówi pan po polsku jak Polak. O, mój interes tego wymaga. Zresztą znam polski od dziecka. Dziwne jest życie. Nie przypuszczałem. Że co? Że będzie tak przyjemnie. Wymarzona pogoda do podróży, prawda? Nie znoszę upału. A pani? Ja też nie znoszę. Proszę pana. Co pan? Grupowe teraz wydajemy. Nie widzi pan? Wycieczka. Czekam już przeszło godzinę. No to jeszcze godzinę pan poczekasz. Może pojedziemy na obiad do miasta? Do jakiego miasta? Hasenburg. To niedaleko. Teraz nazywa się Kętrzyn. Zna pan te strony? O, jak własną kieszeń. Urodziłem się tutaj. Tutaj? Tak, Schwarzstein. Po niemiecku znaczy czarny kamień. A teraz wieś nazywa się Czerniki. To bardzo stara wieś. Był tam kiedyś święty Gaj Prusów. Potem w tym miejscu krzyżacy zbudowali kościółek. Wtedy diabeł rozgniewał się bardzo, chwycił ogromny kamień i pobiegł szybko, żeby rozwalić kościół. Zanim jednak zdążył dobiec, zapiały koguty i diabeł musiał uciekać. Rzucił kamień w las i stąd powstała nazwa wsi. To bardzo ładna legenda. Prawda? Chce pani zobaczyć to miejsce? To niedaleko stąd. Musimy tylko skręcić w las. Jako chłopiec biegałem tam stale. I nie bał się pan diabła? Nie. Wtedy były inne diabły. Gorsze. Ma pan rację. Chociaż i tamten diabeł podobno długo grasował. Jeszcze w XIX wieku w kościele wisiały podkowy jako świadectwo jego sztuczek. Zamienił podobno nieuczciwą szynkarkę Zeichmedien w konia i pojechał na nim do kowala. Już powinniśmy dojeżdżać. Czy to na pewno ta droga? W lesie jest jakaś kobieta. Może zapytamy. Nie trzeba. Zaraz zajedziemy. Przepraszam pana. Tu gdzieś powinno być miejsce. Jest taka legenda, że diabeł rzucił czarny kamień w las. A, czarny kamień, tak, tak. Czarny kamień. A to źle pojechali. To muszę wrócić do szosy teraz i
tam na prawo, trzecia, druga, trzecia na prawo skręcić. Dziękuję. Dziękuję. Ale tam nie przejedzie teraz, tam drogę do kempingu robię. No i widzi pani, zabłądziłem. W moich rodzinnych stronach. Czas jest nieubłagany. Ale dla pani to jeszcze nie groźne. Dla pana też nie. To się każdemu może zdarzyć. Za młodość. Za was. Przy was i ja czuję się młodszy. Tylko młodość się liczy. Trzeba życie brać pełnymi garściami, póki czas. Wy jesteście w lepszej sytuacji. Bo moja pierwsza połowa życia była nie najlepsza. Miałem tu przyjaciela. Nazywał się Hans. Był zwolennikiem Hitlera. A mnie polityka nie interesowała. Kiedyś, ze zwykłej przekory, powiedziałem coś uszczypliwego pod adresem wodza. W nocy przyszli po mnie esesmani, przyjaciele Hansa. Poszedłem do więzienia w Asnburg, a potem tu. Na budowę kwatery Hitlera. Hans był dowódcą wartowników, którzy nas pilnowali. Na innych krzyczał, mnie jakby nie zauważał. Jego ludzie strzelali do chorych i osłabionych, ale on nigdy tego nie robił. W gruncie rzeczy był chyba dobrym człowiekiem. Kilka razy zmieniali się ludzie, którzy ze mną pracowali. Wyginęli, ale ja żyłem. Najwięcej zginęło przy budowie linii telefonicznej. Jutro pokażę wam miejsca, gdzie leżą ich szkielety, bo zakopywano ich tam, gdzie byli zastrzeleni. Ale ja żyłem. Chyba dzięki Hansowi. Potem byłem w Oświęcimiu. To były garaże SS. A potem wywieźli mnie do Oświęcimia. Widziałem tam tysiące trupów i ludzi żywych, którzy wyglądali jak trupy. Ale mnie się udawało. Inni szli do gazu, a ja żyłem. Butelkę koniaku. A potem skierowali mnie do małego obozu, gdzie trzeba było ciężko pracować, ale przynajmniej nie groziła już śmierć. Przywieziono kiedyś 300 ciężarnych kobiet. Wszystkie były bliskie rozwiązania. Czekały w lesie, a my kopaliśmy dla nich grób. Głęboki dół na polanie pośród wiosennych drzew. Tam rzucono stare podwozia samochodów ciężarowych. A pod nimi płonęły sągi drzewa, oblane benzyną. Potem kobiety stawały szeregiem, po 50 nad dołem, a my, oparci na łopatach,
Patrzyliśmy z boku, jak Pluton strzela do nich z broni maszynowej. I wtedy zobaczyłem, jak pod wpływem temperatury brzuchy tych kobiet wzdymały się. Rozpychała je wielkim ciśnieniem para, w którą zamieniały się płyny porodowe. I te brzuchy pękały z hukiem, jak butle. I w tych krwawych, ognistych jamach poruszały się maleńkie, pokurczone, bezkształtne dzieci. A teraz opowiem coś, co pana zainteresuje, młody człowieku. Otóż niedaleko znajdowało się coś w rodzaju ambulatorium. Budowaliśmy tam szeroką, wygodną drogę. Pewnego słonecznego dnia, pod koniec wojny, zobaczyliśmy na tej drodze ogromny ciężarowy samochód. No, chyba Holch. Na platformie stało kilkadziesiąt młodych, pięknych, roześmianych dziewczyn. Machały do nas rękami, chusteczkami, posłały całusy. Zapytaliśmy, dokąd jadą. Powiedziały, że na kurs pielęgniarek. Były to dziewczyny różnych narodowości, ale rannych było coraz więcej, więc nic dziwnego, że brakowało niemieckich pielęgniarek. Przejechały koło nas jak cudowne zjawisko. Po paru godzinach samochód pojawił się znowu. Wracał powoli. Przerwaliśmy pracę, żeby popatrzeć na dziewczyny. Ale ich nie było. Na platformie leżało coś przykryte wielką, zieloną plandeką. W pewnej chwili samochód zatrzymał się, była jakaś przeszkoda na drodze, czy coś w tym rodzaju. Jeden z nas podskoczył i odrzucił plandekę. One tam leżały. Zabili. Nie tylko. Leżały nagie, szarosine, skurczone. Wyciągnięto z nich całą krew. Do ostatniej kropli. Dużo rannych było na froncie. Brakowało krwi. Co jest? Przecież była umowa! Tak jest, przepraszam. Thank you.
Aldo, co ty robisz? I wtedy zrozumiałem, że to wszystko, co było przedtem i ta noc, są jak ogień i woda, jak trucizna i krew, i że nigdy już się we mnie nie pogodzą. I Anka wiedziała to wszystko, co ja, może nawet więcej. Była przecież taka doświadczona, taka mądra.